Witam Was, Rafał Różalski. Dzisiejszego dnia chciałbym Was zaprosić na fotografowanie wrzosów. Jesień nadchodzi. Tego nie da się... Tego się nie da uniknąć. Ale dzięki niej możemy fotografować właśnie piękne wrzosy, które już zakwitają. I dzisiaj pokażę Wam właśnie, w jaki sposób możemy te maleńkie wrzosy wykorzystać w naszym krajobrazie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zapraszam. Wiecie co, rozstawiłem się, ale chyba bez moskitiery nic z tego nie będzie, bo midzisy mnie zjedzą. Naprawdę, jest strasznie. Muszę się ukryć. Uwierzcie, teraz jest znacznie lepiej. Jeszcze mam tu takie rękawiczki, które zwyczaj na rower są używane, żeby jeszcze trochę się schować, ile się da. Po ostatnim plenerze cały tydzień później tylko się drapałem. A wracając do dzisiejszego pleneru, to jesteśmy nad jeziorem Lougtay. Chciałbym tu znaleźć kompozycję z tymi kamieniami i tymi wrzosami, może coś się uda. Tutaj sobie ustawiłem już aparat mniej więcej w sposób taki, pokażę Wam. Gdzie mój pierwszy plan to są te kamienie tutaj i w tle mam jezioro. Tylko bym powiedział, że moje niebo jest troszeczkę nudne. I mi się wydaje, że może bym spróbował tutaj, postawię Was, bym spróbował tu długiego naświetlania. Zamontujemy wężyk, sobie powinę, założymy filtr, najpierw spróbujemy podgląd jeszcze i okej. Okay. Kompozycja może być autofokus, sobie ustawię na pierwszą skałkę gdzieś tak, ona tak jest w 1/3 kadru i wyłączam go i wtedy sobie założę filtr. I w tej chwili będę próbował brać ekspozycję. Mam światło, sobie zasłonię, żeby mi w razie czego tutaj nic nie weszło. Jeszcze sprawdzę swoje ustawienia. Mam powiedzmy F14 ISO 100 i ustawię sobie najpierw na 25 sekund. Zobaczę, jakie to przyniesie rezultaty. Oczywiście trzeba wyłączyć opóźnienie. Idziemy. Sekund było troszeczkę za ciemno, to teraz spróbuję 30 sekund ustawienia. Wiecie co, 30 sekund jest wystarczająco, ale z F14 zmienię sobie na F11, to mi da troszeczkę jaśniej, wciąż ISO 100. Zakryję wizjer. I zrobimy kolejne naświetlanie, 30 sekund. Tam właśnie gospodarz za
zagania swoje owce. I powiem, że to się udało. F11 30 sekund zdecydowanie wyświetlanie jest wystarczające. W tej chwili mam wszystko ładnie jasne na zdjęciu. Poszukajmy teraz innego kadru, jeżeli tu jesteśmy jeszcze. Warto się skupić jeszcze na czymś. Jest parę kamieni, które możemy wykorzystać. Troszeczkę światło przychodzi, więc to tutaj nam w tej chwili troszeczkę sprzyja. Nie ma zbytnio jakichś dużych kolorów na niebie, ale światło trochę mamy. To słońce jest troszeczkę takie przytłumione, ale warto je wykorzystać. Jest fajny kawałek ziemi, że tak się wyrażę, który chciałbym spróbować wykorzystać. Zobaczmy, przymierzmy się. Poniekąd kadr będzie bardzo podobny, ale w tej chwili chciałbym znacznie zmniejszyć swoją perspektywę. Za chwilę to ocenimy. Tutaj jest w miarę fajnie. Spróbuję to wykorzystać. Zobaczymy. Zrobię chyba też długie naświetlenie, chociaż w jakieś krótkie też się przyda. Zobaczmy. 14. 1:15 sekundy. Troszeczkę za ciemno. Musi być 1:08. Nawet pójdźmy 1:05 sekundy. Zdecydowanie lepiej. Tak, długie naświetlanie zdecydowanie może nam tutaj pomóc. Więc aby ponownie wykonać długie naświetlanie, należy najpierw ustawić sobie autofokus, zanim nakręcimy filtr. Ja już to zrobiłem. Nakręcam filtr. Ok, mam założony. To fokus mam wyłączony. I w tej chwili, wcześniej pamiętam było F11. Ja spróbuję na F14 czas bulb. 30 sekund było zdecydowanie za mało, więc zobaczymy, potrzymam 40 sekund. Chciałbym, aby troszeczkę te chmury się wyciągnęły, bardziej takiej dramaturgi nabrało, ponieważ one trochę koloru łapią. Mam na skalę tam właśnie troszeczkę koloru i też światła. Chciałbym to wykorzystać, tego ciepłego światła. Chciałbym to wykorzystać i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W tej chwili podtrzymam. Jeszcze zostało 5 sekund. Zobaczmy. Ocenimy. No i bardzo ładnie w tej chwili, bardzo fajnie to wygląda. Nawet bym próbował lekko podnieść swój aparat. Oczywiście powinienem zdjąć filtr i zobaczyć, ponieważ przy lustrzankach nie mamy możliwości zajrzenia przez filtr, jak sobie kadr układamy, więc troszeczkę tak na oko mniej więcej wybrałem. Zaraz zobaczymy kolejne naświetlanie. Bardzo fajnie chmury wyglądają tutaj dzisiaj na drugim naświetlaniu, więc wydaje mi się, że to jest dzisiaj kluczowe. W tym plenerze i przy tym świetle, które nie jest jakieś mocne. Ono jest takie właśnie, jakby przez blender szło, przez chmury. Więc zobaczmy. O, i o to chodzi. Nawet powiem wam, że się udało ładnie ten kadr ułożyć w ciemno. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami, całkiem fajnie to wszystko wyszło. Nie wiem, czy dobrze widzicie, że było pod kątem. Więc ładnie pierwszy plan, jeziorko i ładnie chmury się rozeszły. A teraz pytanie, czy mogę coś takiego zrobić właśnie wykorzystując
wrzosy. Przekonajmy się, spróbuję. To jest dosyć ciężkie do zrobienia, choć nie jest nie jakieś takie ogromnie ciężkie. Jest to możliwe do zrobienia, ale wymaga troszeczkę więcej zabawy. A w tej chwili spróbuję sam ja z ciekawości, czy mi się coś takiego uda, ale muszę najpierw znaleźć odpowiedni kąt, ponieważ stąd troszeczkę jest płasko i mojego jeziora, jeżeli zejdę niżej, mojego jeziora w moim kadrze nie będzie widać, więc muszę znaleźć troszeczkę taki spadek i wtedy, czyli nowe miejsce i wtedy spróbować przymierzyć się jeszcze raz. Wydaje mi się, że znalazłem ciekawe miejsce, wydaje mi się, bo jeszcze nie przykładałem aparatu, ale mam troszeczkę wrzosów, mam nawet tutaj kamień, tu są wrzosy, więc teraz i mam w dole jezioro, które mi schodzi właśnie w dół. Jeszcze tam jest parę kamieni, a po prostu teraz muszę przymierzyć i zobaczyć, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Manewrując tutaj, chciałbym się skupić na tym, aby jak najbliżej podejść do wrzosów i również tą skałkę mieć, ale nie wiem, czy to będzie możliwe w miarę. Wszystko naraz. Używam do tego mojego podglądu na żywo i chyba zrezygnuję ze skałki, ale za to wrzosy może będą ciekawie wyglądać, powiem wam. Jak nie tak, to spróbujemy w pionie. Zdecydowanie pion będzie, słuchajcie. Tylko teraz trzeba odpowiednio dopasować. Teraz spróbuję sobie ustawić kadr tak, aby jezioro, wrzosy i niebo. Mam trzy plany, które będzie warto wykorzystać. To teraz będzie wyzwanie. Sfotografować, ale nie powinno być aż tak źle. I powiem wam, jeżeli chodzi o fotografowanie wrzosów, to zdecydowanie wolę to robić w ten sposób. Może troszeczkę to od nas wymaga pracy, ale mamy pięknie w krajobrazie to, co chcemy sfotografować, czyli wrzosy, krajobraz i pięknie później skomponowane będzie nam właśnie w naszej galerii dać takie wyjątkowe coś, ponieważ mało kto robi, fotografuje wrzosy aż tak blisko z krajobrazem. Zazwyczaj skupiamy się na wrzosach, więc warto czasami eksperymentować. Jeszcze będę chciał przymierzyć się chyba tutaj do tego kamienia. Bardzo mi się to spodobało, a na pewno wam się przyda fotografowanie wrzosów razem z krajobrazem. Więc jeszcze chyba spróbuję tutaj się przymierzyć. Może coś znajdę ciekawego i się z wami również podzielę. Więc warto sobie znaleźć właśnie, jak sami widzicie, troszeczkę takiego zbocza, bynajmniej w takim wypadku, gdzie mam jezioro na dole, więc to zbocze tutaj zdecydowanie mnie ratuje, ponieważ przy niskiej perspektywie to jezioro praktycznie by było niewidoczne. Wiecie co, te wrzosy są zdecydowanie za suche i nie będą wyglądały atrakcyjnie na moim zdjęciu, więc muszę poszukać innego miejsca. Wracając do fotografowania, to pierwszy plan spróbuję złapać ostrość jak najbliżej właśnie, jeżeli chodzi o wrzosy. Więc muszę sobie zejść na dół, spróbować ustawić ostrość. Oczywiście musimy włączyć ostrość, ponieważ było długie naświetlanie, więc zazwyczaj bardzo ładnie łapię ostrość. Spróbuję jeszcze zejść niżej. Ok. Tu mi jakaś jedna gałązka wchodzi w kadr i ją po prostu sobie przytrzymam. Ok, tu będzie dobrze. W tej chwili po prostu teraz muszę ustawić sobie naświetlanie. Czas naświetlania w 14. 1:30 sobie ustawię. Która to jest ta gałązka, która mi tak... O, to jest ta. I w tej chwili spróbuję zrobić
oświetlanie. Możemy iść niżej. 1,20 spróbujmy. Tą gałązkę przytrzymam i jeszcze raz. Rafał bez poruszenia. Proszę wrzosów. Jeszcze raz. W tym momencie mam tylko ostre wrzosy. Mój kamień już jest nieostry, więc muszę następne ostrość ustawić na punkt ostrości ustawić na kamień. Ok, już jest. Zrobię kolejną ekspozycję. Zrobię sobie dwie na wszelki wypadek. Jest wszystko dobrze, sprawdzam w podglądzie. Następnie idę dalej i tutaj już sobie ustawiam na tło, na jezioro, więc tylko żeby dobrze naświetlić po prostu. Też dwie sobie robię i w tym wypadku też pokuszę się o długie naświetlanie. Autofokus już jest ustawiony na tło. Teraz mam zdecydowanie słońce wyżej, więc ono jest znacznie jaśniej. Autofokus jest wyłączony. Ustawiam sobie czas na... W sumie tu ustawiam nie czasu, tylko ekspozycja idzie na bulb. Czyli ja będę decydował z wyzwalacza. Powiedzmy, że pójdę... może z 50 sekund spróbujemy. Albo 45 na początek. I start. Warto sobie zakrywać wizjer, żeby nie było jakiejś... szczególnie tylnego światła. Chodzi to głównie o lustrzanki, że gdzieś światło przebija. W bezlustrach zdecydowanie to jest ułatwione. Zresztą cały podgląd zdjęcia z założonym filtrem to już jest bardzo wygoda, ponieważ nie trzeba za bardzo właśnie ustawiać ostrości, zdejmować, po prostu ustawiasz sobie i jest. Tutaj sobie zrobię też dwie, może trzy ekspozycje, żeby mieć pewność, że nic nie jest poruszone. Bo ja się tutaj ruszałem trochę, a to wszystko tak się trzęsie, więc może się trochę odsunę. Przy następnej ekspozycji zobaczę tylko, czy jest wystarczające, czy nie jest za jasna, czy nie jest za ciemna. I trochę się odsunę, żeby mieć pewność, że zdjęcie będzie ostre. Zdjęcie zrobione. Zrobiłem sobie na 40 sekund. 50 było zdecydowanie za jasno. 40, 35 sekund zrobiłem moje naświetlania i to wystarczy. Bardzo fajnie wyszło, a jak to wyjdzie w całości, to muszę poczekać. A wy zobaczycie za chwilę. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Fotografowanie wrzosów na pewno nie jest czymś prostym, ponieważ to są takie maleństwa, które ciężko wykorzystać w ten sposób, który ja Wam pokazywałem na pewno, ale warto się skupić na fotografowaniu wrzosów, wykorzystując je w tym wielkim krajobrazie. Podejść bliżej, sfotografować i mieć pewność, że to zdjęcie będzie wyjątkowe. Ja nie mówię, że wrzosów mamy nie fotografować tak po prostu, bo one są piękne, więc mamy jesień i wykorzysta, czy też nadchodzi. Wy macie na pewno zdecydowanie troszeczkę później niż my. U nas przychodzi troszeczkę wcześniej ten chłód, ale warto to wykorzystać. Warto się skupić na tym, żeby tego nie przeoczyć. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Rafał Żrzewski.